250 km na godzinę na prędkościomierzu Kuby Wojewódzkiego. Reaguje wiceszef MSWiA. Bycie celebrytą nie zapewnia bezkarności, napisał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, komentując wpis na profilu jednego z portali społecznościowych Kuby Wojewódzkiego. Wiceminister resortu spraw wewnętrznych i administracji na swoim profilu na Twitterze odniósł się do informacji policji o wszczęciu czynności sprawdzających wobec wpisu Kuby Wojewódzkiego, zwanego Królem TVN, na którego profilu społecznościowym zamieszczono zdjęcia prędkościomierza wskazującego 250 km na godzinę. Bycie celebrytą nie zapewnia bezkarności. Jazda 250 km na godzinę to szukanie nieszczęścia. Popularność nie usprawiedliwia takiej bezmyślności, napisał minister Wąsik. Mam nadzieję, że małpa polska policja ukróci piractwo drogowe, dodał wiceszef MSWiA. Kuba Wojewódzki w niedzielę na swoim profilu społecznościowym zamieścił dwa zdjęcia, które opatrzył wpisem: obiecałem w domu, że wrócę szybko. Na jednym ze zdjęć widać, że na prędkościomierzu jest 250 km na godzinę. Sprawę bada policja. W poniedziałek sprawą zajęła się stołeczna policja. Wszczęto czynności sprawdzające w związku z możliwością popełniania przestępstwa. 250 km na godzinę na drodze to nie zabawa, to zaproszenie do tragedii, poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Osoby posiadające wiedzę na temat okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt pod numer telefon 47 723 65 83, zaapelował policjant. Rzecznik KSP wskazał, że tylko w roku 2020 na drogach Warszawy i powiatów ościennych zginęło ponad 130 osób. Każdy z nas zna odpowiedź na pytanie, czy tego typu zachowanie pomaga w poprawie bezpieczeństwa, powiedział nadkomisarz Marczak. Od lat to prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych, dodał.